Do nietypowej akcji ratunkowej doszło w okolicach Starej Krajowej Trójki. 39-letni mężczyzna nie opanował samochodu i wjechał w drzewo. Na szczęście dla niego nie odniósł poważnych obrażeń, niemniej postanowił zbiec z miejsca zdarzenia. Na swoje nieszczęście pobiegł w kierunku okolicznych mokradeł. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce, rozpoczęli poszukiwania. Te początkowo nie przynosiło skutku, dlatego funkcjonariusze pojechali na drugą stronę tego rozległego, wodnistego terenu. Tam okazało się, że mężczyzny nie widać, natomiast było słychać pewne dźwięki, które mogły wskazywać na to, że jeszcze gdzieś znajduje się w wodzie. W tym momencie naczelnik gorzowskiego sztabu postanowił zdjąć mundur i wejść do wody. Asekurowali go policjanci, którzy wraz z nim tam byli. Po krótkich poszukiwaniach zauważyli mężczyznę, który niemal całkowicie był zanurzony w tych bagnach. Udało się go wyciągnąć. Ten 39-latek został przez nas zatrzymany, dlatego że w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę samochodu, nie miał w ogóle uprawnień. Pojawiły się także podejrzenia co do jego stanu trzeźwości, ponieważ nie chciał poddać się na miejscu badaniu. Jego krew została pobrana do dalszych badań.